Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest dawno niewidziany w naszym programie pan burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Panie burmistrzu, na wstępie, nim zaczniemy się chwalić tym, co dobrego dzieje się w Radłowie, myślami skupmy się na Niwce. Kilka tygodni temu doszło tam do dużej tragedii. Utonęło dwóch chłopaków z województwa świętokrzyskiego. Gmina, samorząd gminny ma jakiś pomysł, jak zapewnić tam bezpieczeństwo? Czy jednak po prostu liczycie też na, jakby to powiedzieć, odpowiedzialność osób kąpiących się, rozwagę, nieprzecenianie, mierzenie siły na zamiary? No i podstawowa zasada, po alkoholu do wody nie wchodzimy. Jedno i drugie przede wszystkim. My mamy plany, ale mamy też głównie apel do tych, którzy po prostu pomimo zakazu kąpieli wchodzą do wody. Nie mówi, żeby nie wchodzić i przecież nie uciekniemy od tego tematu i od tej sytuacji, że tam ludzie przyjeżdżają i kąpać się będą pomimo zakazu, chyba że zamknąć całe ujęcie wody. Ale jak widzimy, osoby były z Świętokrzyskiego, czyli po prostu jest to popularne miejsce. Jest to popularne miejsce nie tylko na mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, ale brzeskiego, mieleckiego, bocheńskiego, bo widzimy po rejestracjach, jaka jest sytuacja. Najgorsza jest sytuacja taka, że ludzie nieświadomie wchodzą, bo nie znają zbiornika wodnego. Nigdy nie zdarzyło się praktycznie, żeby utopiły się oczywiście z Radłowa osoby, ale to chyba dwie w historii tych 30 utonięć, ale to były osoby, które świadomie jakby po prostu zdecydowały się, tak można powiedzieć, na taki krok. A tutaj no zdecydowanie lekkomyślność, alkohol, brawura, to co pan mówi, przesłanianie swoich możliwości, bo ja umiem pływać, tak nie mówiąc wodniacy, bo przecież trzeba powiedzieć, że my poczyniliśmy ze swojej strony też parę takich rzeczy. Przede wszystkim daliśmy za darmo, użyczyliśmy teren, kilkanaście arów pod Tarnowski Wobr. I oni przecież oczywiście dzisiaj tam pewnie może sporadycznie jeżdżą łódką, ale w takich dniach jak sobota, niedziela i upalnych, to cały czas te patrole chodzą i ostrzegają. Nawet tych, co jeżdżą na rowerkach i czasami nie mają kamizelek, bo ja umiem pływać, nie ubiorę. To jest taki popis, ale ja to mówiłem kiedyś na sesji Rady Gminy, nawet zwracałem uwagę, czy miasta, że byłem świadkiem, jak na kajaki wchodziły osoby. I wchodziła osoba, kobieta, mężczyzna, starszy mężczyzna i dziecko. I jedna osoba była kompletnie pijana. Ja tam po prostu pływałem, podjechałem, podpłynąłem i patrzę, jak oni rozmawiają. I się pytają go, czy dasz radę, a on normalnie no, kilka promilu miał na 100%, bo ledwo się na nogach trzymał. I jeszcze mówił, czy dasz radę jechać z chłopaczkiem, który miał może 8 lat. Czyli dwoje dorosłych osób. Mnie się wydaje, że mógł to być taki 50-letni mężczyzna plus jego żona i może być wnuk z synem, o coś takiego. I oni, syn będzie z mamą wsiadał do jednego kajaka i biorą pijanego gościa i się pytają, czy on może. No ja nie wytrzymałem i po prostu powiedziałem, ludzie, czy wy macie na rozum upadliście, gość ledwo stoi na nogach, a wy się go pytacie bez kamizelki, pijany, obojętnie czy miał kamizelkę, czy nie, ale on nie powinien w ogóle dyskusji być na ten temat. To tak, abyśmy się przyglądali i gość wsiada pijany za kierownicę i czy dojedziesz do domu, masz 15 kilometrów. No to są rzeczy kuriozalne, ale ja to byłem świadkiem takiej rzeczy parę tygodni temu i to opowiedziałem nawet na sesji Rady Miasta, że takie sytuacje, jakby nie przewidywałem tego, co się było, bo to się zdarzyło w niedzielę, a my w czwartek z zastępcą komendanta miejskiego w Tarnowie, z Ślęzakiem i z komisarzem
i z komendantem miejskim Żamie z Rzepeckim, Dominikiem, mieliśmy spotkanie, jak jeszcze poprawić bezpieczeństwo tam, żeby się nic nie działo. Czy te patrole, zwiększenie patroli, sobota, niedziela policjantów, oczywiście Tarnów pomaga, Żamno sobie samo nie da rady. To, że to mówimy, że w okresie... To jest walka z wędrakami. Bo to i za chwilę mamy, cieszymy się, że kilka lat w ogóle nie było doniej. To kilka lat, nie wiem, siedem, trudno mi, no, trzeba by gdzieś popatrzeć to. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, i nagle taka rzecz się staje i dwie osoby, które przyjeżdża, 11 osób, w tym tam chyba trzy dziewczyny przyjechały, część idzie tam coś kupić do jedzenia czy do picia, a część tych chłopaków trzech po prostu tylko się rozbiera i wrzuca się do wody, nie sprawdzają głębokość temperatury wody, nie ochlapają się, nie przyzwyczajając ciała, nie przyzwyczajają ciała do zimnia, różnica temperatury jest dawa. Trzeba tam powiedzieć, że tam są niestety takie różnice, że nagle do 7-8 metrów jest ok, wszystko i mamy ten 1,30 m, 1,10 m, 1,50 m i można bezpiecznie pływać. A za chwilę się robi 8-10 metrów i różnica temperatury jest tak, że po prostu ścina. No i tak się niestety stało. No i to jest ta lekkomyślność. My oczywiście nam też sił środków wydzierżawiliśmy to. Ta dzierżawa była krótkotrwała i prawdopodobnie też dlatego wydzierżawca nie, jakiś nie zainwestował, chociaż tam jest poprawa i wyplażowanie i toalety są już bezpośrednie, czyli do kanalizacji podłączone. Unikamy to i tojów, ale gdzie nie dochodzi do kanalizacji, to tam niestety musi być to. Ale to wszystko widać jest mało i teraz w sierpniu ogłaszamy przetarg nowy, to już na 15 lat. I tutaj prawdopodobnie zainteresowanie będzie większe i tam już ściśle określamy, że utworzenie kąpieliska w wyznaczonym miejscu przez, bo to musi uchwała Rady Miasta na to, i żeby było kąpielisko i obowiązkowo na to ratownik. I da się to zagospodarować, już widzimy, co się tam dzieje. Nazwa potoczna Riviera, to ludzie nazwali, ani ja nie nazwałem, ale nikt. I tak to się przyjęło, ale jest Riviera Camp. Nie wolno mi reklamować ośrodka, ale to jest naprawdę perełka, pewnie w skali tutaj, bo jest to taki ośrodek z domkami idealnie wyposażonymi, klimatyzowanymi. Widziałem ceny, aż mnie zwaliły z nóg. Wcale nie są... No, jak 500 za dobę. No dobrze, 500 za dobę za 6 osób. No to mamy po 80 zł. No proszę Państwa, proszę sobie jechać. Dzisiaj rozmawiałem z gościem, który był w Bieszczadach. I co mówię? Jedzie, mówi, bez śniadania miejsce 230 zł. I jeszcze mówią, że jak się Panu nie podoba, to sobie proszę szukać. U nas jest 230 zł bez śniadania. Tu mamy w komfortowych warunkach basen dla dorosłych, zrobione zewnętrzne, basen dla małych, boisko do siatkówki, do babingtona, zjeżdżalnie dla dzieci i mamy te 80 zł za dobę. No nie przesadzajmy, no ceny się zmniejszyły, ale to nie jest, no to proszę sobie, ja bym powiedział tak, ta pani powiedziała z Bieszczad, nie podoba się, proszę jechać na morze, zobaczymy, czy za 80 zł gdzieś dostanie się miejsce w morzu, które na pewno jest zimniejsze niż tutaj woda u nas. Także tam mi się wydaje, że cena jest skalkulowana do dzisiejszej inflacji, bo jest sytuacja taka, tam jest zainwestowane kilka milionów, no nie czarujmy się, sezon trwa 2-3 miesiące. Kiedyś póki ten czchów, grudek był czysty i tak dalej, to jeździło się tam, nie? Ale tam też ceny też wybombiły, tak bym powiedział, i też po prostu no inne walory są oczywiście nad morzem, jod i tak dalej, wiadomo, że polecam każdemu, bo uwielbiam polskie morze, uwielbiam polskie Mazury, jeżdżę oczywiście też za granicę, ale jest, mamy się czym chwalić, Polska jest piękna, cudowna, roztocze, są miejsca do wypoczynku. Także myślę, że tutaj w tej nowej, jeszcze wracając do tego głównego tematu, widać, że długo nie byłem i dlatego tak jest, że po prostu robimy też takie właśnie w zamówieniu tym konkretne zadania, które muszą być zrobione. Jeżeli to damy na 15 lat, mam nadzieję, że zgłoszą się konkretni inwestorzy, które tam po prostu wpompują troszeczkę pieniędzy i ten wypoczynek będzie na dużo większym poziomie, o dużo większym bezpieczeństwie, bo to nam głównie chodzi.
Panie burmistrzu, teraz po pana ciepłych słowach na temat tego środka będę musiał zaznaczyć u góry na naszym nagraniu: audycja zawierała lokowanie produktu. Panie burmistrzu, Nie, no ale trzeba chwalić to, co jest dobre w terenie. To nie jest żadne, wie pan, trzeba też przedsiębiorców wspierać, prawda? Bo nie na tym rzecz polega. No, nikt no do nas nie przyjdzie. Będzie lepiej, tym pan, jak nie pan, co, lepiej. Ja zawsze też, jak ktoś wygrała przetarg, to nie to, że mówię coś, tylko mówię tak, że my mamy na przykład przedsiębiorcę takiego, który te usługi chcesz pod wykonawcę, weź naszego terenu, żeby ludzie mieli zrobione. To myślę, że to jest logika działania, żeby wspierać lokalnych przedsiębiorców. Włożyli te pieniądze, niech odrobią te pieniądze. No przecież no, na tym rzecz polega. Oni pieniądze płacą, są z miejsca. O nas, mi się wydaje, że to nie jest żadne jakieś powiązanie, nie jest nic, tylko nie, promowanie naszego miasta. Burmistrzu, wejdę w słowo, kończymy na tym, bo mamy jeszcze wiele tematów przed nami. Jednym z takich tematów, który jest na gorąco, to są PGR-y, które odeszły do lamusa, ale jeszcze, że powiem, z zagrobu pieniądze dostajecie od państwa polskiego. No właśnie, kolejne miliony złotych w ramach trzeciego naboru wniosków, w ramach tego Polskiego Ładu, który tam dotyczył gmin po PGR-owskich. Dobra, miliony złotych dla gmin Radłów, co za te pieniądze będziecie robić? 3 254 000. Nie milion. Miliony. Miliony. Dobrze, 3 254 000 dokładnie. I to wrzucamy oczywiście w infrastrukturę drogową, plus budowa chodnika 500 metrów przy drodze powiatowej. Pomagamy, bo to się ślimaczy. Te pieniądze, które idą z powiatu, inwestycja przy powiatowej drogach pół na pół z inwestycji tak zwanych samorządowych, ze wspólnego działania, to byśmy, przepraszam, robili na następne dziesięciolecia. Teraz rozmawiałem też ze starostą. Mam jakieś zapewnienie, że w następnej edycji właśnie, bo te edycje dla gmin popegierowskich mają jeszcze być, że droga na przykład w Olej Radłowskiej wraz z chodnikiem zostanie złożona. My też z przyjemnością się możemy dołożyć do tej inwestycji, bo i tak się co roku dokładamy. Nieoczekiwane rondo w Wałudzie. Mam nadzieję, że w przyszłym budżecie województwa małopolskiego samorząd włoży te rondo oczekiwane. I drogi. Które i drogi. Wałhuda, skrzyżowanie drogi. Na Wietrzchowice? Tak, na Jadowniki. Tam wiemy setki samochodów Karolina Kuskówna, żwirownie istniejące. Potężny zakręt, który wyjeżdża, niebezpieczny, dwie kolizje przecież były niedawno, także to na pewno to oczekujemy. To nas blokuje przede wszystkim na projektowanie i dalsze robienie chodników. W ogóle chcemy zrobić. Pewnie uśmiechnie się do gminy Szczurowa, żeby po prostu wspólne działania zrobić i z gminą Bożencin. Chodzi nam o co? Chodzi nam o to, żeby połączyć zjazd, jeżdżę na rowerze, cudowna rzecz, raz dieta odchudzająca w najszybszym czasie, zdrowa, jest co podziwiać. I jadąc z Wielodunajec, zjeżdżając na przykład Biskupica Radłowskiej, poprowadzić ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy przez wzdłuż 964, czyli udajemy się do sanktuarium w Zabawie błogosławionej Karoliny Kuskówny, lecimy Zabawa, lecimy Wałuda do domu rodzinnego Karoliny Kuskówny, czyli do drogi krzyżowej z dużym parkingiem, jedziemy dalej w kierunku Jadomi i skręcamy na przykład w las, tam gdzie żwirownia jest, i łączymy się ze Szczurową i wylatujemy do Łęga, tam Zaborów. Piękna ścieżka rowerowa, dworek w Dołędze, historia, akcja Trzeci Most, jest się gdzie zatrzymać. I wszystko za pomocą jednego chodnika. Tak, z jednego chodnika, który połączy, i to może być w nowej perspektywie finansowej. Wiem, że są duże dofinansowania, my teraz mamy tylko problem ze znalezieniem wykonawcy, projektanta. Nie wykonawcy, tylko projektanta, żeby nam zaprojektował, ale znaleźliśmy gościa. Że ceny spadły nam czterokrotnie. Tu były ceny po prostu tak duże, że mogę powiedzieć, że prawie kilometrowy odcinek chodnika na Biskupskiej od stadionu w kierunku Szatanówki, tam gdzie po prostu bardzo duży ruch jest i tam ludzie się domagają wręcz. Ja jestem za tym absolutnie. Mamy już koncepcję, będę teraz z mieszkańców zapraszał, co im się nie podoba, żeby to nie było takie zaskoczenie, tylko żeby zobaczyli sobie, żeby każdy mógł przyjść i zobaczyć ten projekt, jak to ta koncepcja.
Inaczej niż tutaj, gdzie siedzimy w Tarnowie. W Tarnowie no to ludzie mają niespodziankę. Dopiero po zakończeniu inwestycji zaczynają się konsultacje na zasadzie, że ludzie krytykują prezydenta, a tu mamy troszeczkę odwrotną sytuację, że zaczynamy od konsultacji. Trzeba skonsultować, bo później są problemy. Nie skonsultujemy. No, mamy, robimy teraz przecież dwa projekty praktycznie kanalizacji w dalszym ciągu i też widzimy, że na przykład kanalizacja, która była projektowana liczmy w całości 10 lat temu, to po 10 latach nowe domy, nowe przebiegi działek, nowe podziały działek, to wszystko trzeba korygować i tak dalej. Dostaliśmy pieniądze, nie mieliśmy czasu na to, teraz to robimy, ale to wracając do Popegeerowski, bardzo dobrze, bo część pieniędzy rzucamy na drogi typowo takie, teraz robimy 12 km dróg, a tam praktycznie będzie 7 km dróg. Także praktycznie zostaną nam małe kawałki dróg, które nie będą wyasfaltowane. Tak to wszędzie mieszkańcy będą mieć asfalty, teraz zabawa robimy, Przybysławice robimy. No właśnie, panie burmistrzu, bo byliśmy kilka tygodni temu właśnie na placu jednej z budów dróg. Właśnie jak teraz wyglądają te postępy drogowe? Byliśmy wtedy w Zabawie, gdzie teraz są drogowcy? Gdzie leje się asfalt? Przybysławice wrócili do Zabawy znów, wrócili do Zabawy i już będą kończyć. Siedlec porobiony, Marcinkowice porobione. Także Radów porobiony, także zostanie nam oczywiście kilka dróg, które kończymy pozwolenie na budowę i te drogi będą robione do maja przyszłego roku, ale to już takie ciągi pieszo-jezdne, takie już bardziej skomplikowane rzeczy, ale gro już dróg będzie porobione, także ludzie na pewno będą zadowoleni do miejsc takich, w których wydawało się, że w życiu tej drogi nie będą mieć zrobione. Ludzie są zniepokojeni, bo tam są dwie ekipy, które robią je na przygotówkę, wyleją część asfaltu, idą gdzie indziej. Już ludzie skargi, że tam nie dolane jest, a okazuje się, że jeszcze musi być, jeszcze będzie druga nawierzchnia ścieralna, tak zwana. Także to wszystko na spokojnie. Ja bym po prostu prosił, żeby ludzie się uzbroili w cierpliwość. Tak teraz szturmują po 3000 na węgiel, jeszcze prezydent nie podpisał, a już tłumy ludzi mamy w gminie, kiedy te 3000 złotych będzie. Także po PGR-owskie bardzo dobrze, był PGR. W następnej przymierzamy się też do budynków, tak zwanych czworaków, które są. Też tam ludzie z pokoleń na pokolenia mieszkają, którzy wcześniej, ich pradziadkowie pewnie mieszkali, pracowali w tych, nie PGR, ale w dworach, bo to zostało oczywiście przejęte przez ustawę reformę rolną w 1944 roku. Ale wracając do tego, więc głównie drogi, ten chodnik i czekamy na dalsze, no i pozwolenia na budowę teraz na halę widowiskowo-sportową, kończymy już na ukończeniu. W tym roku wbijecie łopatę pierwszą? Nie, ogłaszamy przetarg. Ogłaszamy przetarg pod koniec, bo jest sytuacja taka, wiemy, że najlepiej przetargi ogłaszać styczeń, luty. Kiedy jest posłucha na rynku. Tak, wtedy pozwala. Recesja nas czeka, to co się rozmawia z przedsiębiorcami, to naprawdę recesja nas czeka i mam nadzieję, że te ceny spadną, bo widzimy, że cena żelaza już spada pomału, tych różnych rzeczy. Także to jest. Jeden z wójtów mi mówił, że ułożenie metra kwadratowego chodnika, tam kostki brukowej, 1200 zł. To po prostu to jest szok. 1300, nawet niektórzy mówią, zależy jak jest kanał kryty, to 2000. To jest masakra. No to przedtem to się robiło tak, jak mówię. Dzisiaj jak ja robię tam ileś metrów chodnik cały z budową, z projektowaniem za 370 tysięcy, teraz mi każą za projekt sam dać, a co dopiero. Także ceny są, to wszystko trzeba przetrzymać, dlatego czekamy, żeby te przetargi takie już takie mocniejsze ogłosić już dopiero na spokojnie na styczeń albo przełom roku. Na koniec naszej rozmowy, mówię na koniec, chociaż wiem, że to zajmie pewnie 10 minut, czym pan burmistrz o wszystkim opowie. Dwa ważne tematy. Pierwszy, bo już w ten weekend, bo mamy dzisiaj piątek, czyli w niedzielę będą dożynki gmin Radów. Proszę panie burmistrzu powiedzieć nam, jakie atrakcje czekają na mieszkańców. Atrakcje to przede wszystkim dożynki, łużynki, czy jak to nazwali, słowiański obyczaj, który jest dziękczynieniem za zbiory, dziękczynieniem Bogu przede wszystkim i z prośbą o lepsze plony przyszłego roku. Wszystko się koło tego skupia, czyli te plony tegoroczne ludzie w postaci wicia wieńców, darów do ołtarza
przynoszą i dziękują za to, że udało się zebrać, a pomimo suszy i pomimo tego, że były wielkie obawy, to co mówią gospodarze, plony były bardzo dobre. No jeżeli rolnik, który po prostu tam nie przenaważa, nie, jak mówiąc, za dużo nawozów nie daje, bo te ceny nawozu też czterokrotnie wzrosły. Jeżeli mówi, że pszenicę ma na poziomie 8 kwintali, no to myślę, że inni mogą mieć jeszcze więcej, także po prostu są plony bardzo dobre i jest za co dziękować. Pogoda nam się udała, nie było burz, zboża nie było burz, zboża niepowalone, proste, więc ten kombajn, jeżeli kosztuje, się pytałem, 600 zł od godziny albo od hektara i potrafi tam zrobić hektar spokojnie tym lepszymi kombajnami. Zresztą widzimy, ja byłem w Niemczech ileś tam lat temu, nie mogłem się nadziwić, że jak koszą te kombajny tam wtedy, te klasy New Hollandy, czy jak to szło, i z prędkością praktycznie malucha. I mówię, jak oni to szybko potrafią kosić. A dziś mamy taką sytuację, że ja byłem tam koło czyszczalni, u nas największy gospodarz wjechał na takie poletkę o kilku hektarów. Ja pojechałem zobaczyć przog, jak gospodaruje, wszystko wraca z powrotem, a tam już jest po ukończeniu. No coś niesamowitego. No ale to silniki dużo mocniejsze i tak dalej, nie? Burmistrzu, co w niedzielę będzie się działo w Radłowie? Proszę nam to powiedzieć, a nie bajerować o tym, że plony są dobre. Plony, bo to najważniejsze. Dla rolników to jest najważniejsze. To jest ukoronowanie tej pracy całorocznej. Te poplony, które będą, czyli plony, poplony później będą zbierać. I to jest najważniejsze. Zapraszamy głównie rolników. Oczywiście oficjele też będą. Też wielka uroczystość związana też z ruchem ludowym i tak dalej, czyli pośmiertne oznaczenie Stanisława Mierzwy honorowym obywatelem miasta i gminy Radłów, przyjaciela Witosa, ten, który po prostu cały później dorobek, żeby uszanować historycznie, zrobił, pochowany zresztą też w kaplicy Witosa, patron biskupica radowskiej, chcieliśmy to uszanować, więc na pewno będzie prezes PZL-u Kosiniak-Kamysz. Mam nadzieję, że inni posłowie, wszystkich zapraszamy. U nas nie ma, proszę Państwa, nie wybieramy. My wszystkich posłów szanujemy, wszystkich dziękujemy tym, co nam pomagają. Ja jestem wdzięczny na przykład też i mogę wymieniać poseł Pieczarkę, Grajewskiego, Roberta Karczmarczyka, Piotra Ssaka, bo oni nam pomagają rzeczywiście. Oni po prostu się pytają, oni zadzwonią, oni po prostu się interesują sprawami. Za to muszę szczerze podziękować i tak dalej. Chociaż czasami możemy się różnić w takich innych sprawach, ale właśnie to mi się podoba, że na tym poziomie takim samorządowym nie uprawia się polityki zbytnio, tylko po prostu dobrze dodałem zbytnio, bo przecież dwa razy nie dostaliśmy pieniędzy z tego tytułu, ale teraz nowe otwarcie, no nowe rozdania. Nie było i nie będzie. No, ale to już przeszłość, prawda? No ja to nigdy się tak jakby urazy nie trzymam, tylko po prostu trzeba się cieszyć z tego, co jest teraz, w tej chwili i po prostu wszystkich zapraszamy, będziemy razem świętować, biskupianie obrządek oczywiście, jakieś atrakcje dla dzieci, stoiska kół gospody wiejskich, później mamy kapelę Beskid, zabawa taneczna, robione to jest w niedzielę, szczerze mówiąc specjalnie w niedzielę, bo poniedziałek mamy wolne, żeby ludzie się pobawili, nawet do rana, bo im się to należy, rolnicy się powinni cieszyć, wszyscy powinniśmy świętować. Z umiarem, ale trzeba się życie brać z dnia na dzień, umiarkowanie, ale życie trzeba szanować i z tego się trzeba cieszyć. Drugą imprezą, może nie na taką za bardzo rozrywkową, ale taką patriotyczną i tak dalej, no to są doroczne upamiętnienie Bitwy Radłowskiej, bitwy o most w Biskupicach Radłowskich. Co macie z kolei w planach z okazji tych doniosłych rocznic dla? 10-11 sobota, niedziela, 10 to jest sobota, to w Biskupicach Radłowskich, bitwa o przyczółek w Biskupicach Radłowskich, szatanówka, czyli dojście do Biskupic Radłowskich, tam też przecież były walki straszne w Radłowie, w Biskupicach Radłowskich, tysiące osób rannych, 243 pomordowane, 13 osób spalonych z żywcem w szkole podstawowej i ten mural. No i burmistrz mnie ubiegł, i burmistrz nie trzyma przygotowanego wcześniej scenariusza, tylko tu się z muralem strynia nie do tego. Nie wiedziałem, jaki będzie scenariusz, także mówię to co przecież wysyłałem mailem. Nie było. No jest, i proszę zauważyć, że
że robimy w niedzielę uroczystość, na 11 już wcześniej wychodzimy i właśnie więcej jakieś tam na terenie byłej szkoły, gdzie, szkoły tej spalonej, gdzie żołnierze śpiewali rotę i tam jest pomnik upamiętniający, tam złożymy wiązanki, idziemy na cmentarz. Na cmentarzu msza uroczysta i mam nadzieję, takie mam zapewnienie z udziałem po raz pierwszy wojewody Łukasza Kmity. Cieszy nas to, bo jest sytuacja, ranga tego musimy. To była największa bitwa Małopolski w czasie II wojny światowej. Tak mówiłem przy akcji Trzecimoc. Jeżeli my nie zadbamy o takie pamięci, o historię, następne pokolenie tego nie będzie pamiętało. Dlatego konkurs wiedzy o bitwie I wojny i II wojny światowej jest w szkołach. Musimy to zdecydowanie wzmocnić z tego tytułu, bo wiemy, że niestety są zaniedbania. Zaniedbania są na poziomie szkolnictwa, czyli trzeba tą edukację historyczną, tą lokalną zdecydowanie wzmocnić. Mamy co pamiętać, że ludzie walczyli o naszą wolność, żeby tą wolność uszanować. Mając się scenariusza naszego wirtualnego, który ja sobie wymyśliłem, a chyba zapomniałem burmistrzowi przesłać, oczywiście żartuję, żadnego scenariusza nie ma, tylko szyję na gorąco. Panie burmistrzu, na koniec mural, bo warto to odnotować, tą rzecz, bo pozyskaliście na to środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dostaliśmy pieniądze, bardzo się cieszymy. Wykonamy mural. Mural, który dokładnie będzie na ścianie południowej sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Radłowie imieniem Bohaterów Września. I to jest nawiązanie właśnie do tej, co mówiliśmy, do tej bitwy radłowskiej. Będzie tam oczywiście szkoła podstawowa, miotacze ognia, będą słowa roty, które śpiewali właśnie umierając, ginąc, i będzie przedstawiony fragment bitwy radłowskiej. Piękny mural, zrobione, co się bardzo cieszymy, przez naszego jakby komputerowca, mieszkańca, ale po szkole plastycznej, takiego fajnego chłopaka, ale to nie będę teraz, bo przy otwarciu już będziemy dziękować. I recenzję dałem do gości takich, które te murale robią, bo na przykład powiedzieli, że oni kiczu nie będą robić i powiedzieli, że super rewelacyjne się podejmują. Złożyliśmy oferty, mamy wykonawcę, który to zrobi i myślę, że to będzie taka fajna czołowizytówka, która się wjeżdża, a dodatkowo część zagospodarujemy muru tutaj wjeżdżającego, gdzie Radów będzie witał wjeżdżających do miasta Radłowa. Kiedy otwarcie? Otwarcie chcemy to zrobić, malować będą już we wrześniu. Nie zdążymy na 11, w związku z tym decyzja jest taka, że albo to będzie w listopadzie na Święto Niepodległości zrobimy, albo osobną uroczystość taką, którą już dzieci przyjdą do szkoły, żeby to fajnie przygotować. Nie, myślę, że pandemii nie będzie, że to grypa, będzie sezonówka. Ja myślę, że takie zapalenie, teraz się to objawia takim skrzypaniem, czy tam czymś w gardle takim, i katarem i tak dalej. Myślę, że każdy to przechodzi. Nie ma testów, nie badamy się. Nie ma kwarantanny. Nie ma kwarantanny. Niczego nie ma. Nie ma. Ja myślę, że po prostu też ja osobiście uważam, że początek inflacji to jest pandemia, to jest lockdown, który nie powinien mieć miejsca absolutnie. W życiu bym nie pozamykał wszystkiego. Panie burmistrzu, ja wiem, że musimy zrobić chyba osobny program z panem burmistrzem, długie rozmowy Polaków przy jakichś innych trunkach, aniżeli z kawa, bo tu z burmistrzem moglibyśmy godzinami rozmawiać, ale koniec, lepiej się krócej, a spotykać się częściej. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był burmistrz słonecznego, pięknego Radłowa, pan Zbigniew Mączka. Jeszcze raz wielkie dzięki i zapraszam szybko ponownie, bo jak mamy kolejny odcinek, tak przegadywać mocno. Dziękuję bardzo i zapraszam do Radłowa na dożynki. Najpiękniejsze wieńce biją w Radłowie. Zgadzam się. Do zobaczenia.